Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy studio prasowe w Telewizji Republika. W gronie komentatorów, publicystów będziemy się zastanawiać, co się tu dzieje. Znaczy nie tylko tu, ale i chyba na całym świecie. Miłosz Lodowski, publicysta, komentator. Witam serdecznie. Witam serdecznie, twój duch. Powyżej Łukasz, redaktor Łukasz Brodzik, Niedziela, portal niedziela.pl. Witam serdecznie. Dzień dobry. Adam Ruszczyński, prawyprosty.eu portal. Witam serdecznie. Witam serdecznie. I Marek Formela, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej. Witam cię, Marku. Dzień dobry, witam państwa. No, słuchajcie państwo, nie podejrzewałem, że będziemy w tym programie i w ogóle w Telewizji Republika zastanawiać się nad ceremonią otwarcia olimpiady. No ale tam zdarzyły się rzeczy, powiedziałbym, zastanawiające. Kiedyś się mawiało Francja, elegancja, ale to już chyba właśnie było kiedyś, bo poza wszystkim to pokaz kiczu i bezguścia. Natomiast tam były rzeczy, które są, no właśnie, bardzo symptomatyczne i zastanawiające. I nie chodzi tylko o Francję, mam wrażenie. Miłosz Lodowski, z czym my mamy do czynienia tak naprawdę? Czy to nie jest jakiegoś rodzaju manifest tej neokomuny, która próbuje rządzić światem, czy jakieś widmo znowu po Europie i nie tylko krąży? No, czy to jest manifest? Tak, z pewnością tak. Czy to jest upadek artystyczny Francji? Z pewnością to nie jest to, co Francja potrafi pokazać i wciąż ma ku temu możliwości. Dlatego, że ich szkoły artystyczne dalej kształcą wybitnie, jeśli ktoś je śledzi i śledzi ich absolwentów. Dlatego to, co tu mogliśmy zobaczyć, no to było na pewno świadome. To przepraszam, wejdę ci w słowo, bo tu widać na tym ujęciu, że do tego wszystkiego dzieci są włączone. Bo to kiedyś w Paryżu, owszem, baby z brodą, ale to w okolicach Lasku Bulońskiego tam urzędowały, a teraz, no, że tak powiem, w centrum uwagi. No więc to jest tak, że tutaj wszystkie środki były stosowane świadomie i też odwoływano się do pewnych cytatów z wielkich dzieł artystycznych też świadomie, no bo Francuzi to potrafią i z lubością stosują tego typu metody, więc z czym mieliśmy tutaj do czynienia? Na pewno z idea placementem, z lokowaniem pewnej idei i wykorzystaniem tak naprawdę idei olimpijskiej do tego, żeby tą ideę wystrzelić w kosmos w sensie zasięgowym. I tutaj pojawia się pytanie, ponieważ idea olimpijska ma swoje zasady i też te zasady zostały sformułowane na samym początku tejże idei przez barona Pierre'a de Coubertin. No i ja mam wrażenie, jeśli czytać te zasady literalnie, że tutaj wszystko wystąpiło przeciwko tymże. Ona nawiązywała oczywiście do igrzysk olimpijskich ze starożytności, kiedy w tym czasie wygaszano wszystkie spory właśnie po to, żeby móc się cieszyć pięknem sportu i powiedziałbym takiego eleganckiego, w duchu fair play rozgrywanego widowiska i walk, czy nie tylko walk, czy zderzeń właśnie pomiędzy rozmaitymi sportowcami wysokiej klasy. A tutaj od razu zaczęliśmy od wielkiego ładunku kontrowersji, który wysadził po prostu ideę olimpijską i wszystko, co teraz będzie miało miejsce, będzie stało w rażącej sprzeczności. Co gorsza, jeszcze pozwala to Rosjanom, którzy są w środku wojny niegodziwej, napastniczej i bandyckiej, stosować rozmaite środki kontestujące i ośmieszające wszystko to, co się w Paryżu dzieje, w dosyć skuteczny, przyznam, sposób. No więc jeśli w ten sposób ma wyglądać zmierzch Zachodu, to ja nie chcę w nim uczestniczyć i dobrze by było, żebyśmy zaczęli w tej sprawie również reagować, a reakcją najlepszą jest to, co wymyślili przedstawiciele amerykańskiej firmy telekomunikacyjnej, to znaczy już się wycofali ze sponsorowania. No właśnie, tutaj reperkusje są coraz szersze, bo protestuje episkopat Francji, firma, jeden ze sponsorów olimpiady, amerykańska firma technologiczna, po prostu się wycofała z tego
z tego sponsoringu. Protestują ludzie wyznania mojżeszowego i protestują też muzułmanie. Ja przynajmniej takie widzę na portalach społecznościowych wpisy, że to po prostu jest nie do przyjęcia. Może jakiś punkt zwrotny osiągnęliśmy, Marek Formela. I co będzie dalej? Myślę, że Francuzi nie tyle osiągnęli punkt zwrotny, co przekroczyli granicę igrzyska, czyli puenta 4-letniego okresu olimpijskiego. To jest czas pokoju, czas odprężenia, a nam zaproponowano odprysk wojny kulturowej. I ten francuski reżyser, pomysłodawca tego spektaklu, no, bredził coś o wolności, że Francja jest oazą wolności, o wolności twórczej, wolności religijnej, wolności obyczajowej, ale nie wiem, czy byłby taki dzielny, gdyby się skoncentrował na symbolach religii muzułmańskiej, gdyby drwił... Nawet wolę nie myśleć, gdyby tam jeszcze Mahometa w to wkroczył, wtłoczył w to obrazowanie. No więc to Francja by przestała istnieć. To nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co by się działo. Także mamy do czynienia z niezasadnym zupełnie przekroczeniem granic wynikającym z uświęconej tradycji związanych z rywalizacją olimpijską. I to rzeczywiście jest jakiś sygnał kulturowych przemian, których kierunek wydaje się być coraz bardziej w Europie toksyczny. To może redaktor Adam Ruszczyński, bo Tomasz Łysiak promuje hashtag bardzo celny moim zdaniem, dlatego zacytuję, je suis babiarz, czyli wszyscy jesteśmy babiarzami, może tak, czy redaktorem babiarzem dzisiaj, który został zawieszony przez Telewizję Polską. Wyeliminowany. No, skancelowany z igrzysk olimpijskich. Telewizja Polska takie oświadczenie wydała, że pan redaktor Przemysław Babiarz jakieś skandaliczne słowa, a on po prostu zinterpretował tak jak twórca, czyli John Lennon, twórca tego utworu Imagine, że to jest po prostu program komunistyczny. No tak sam John Lennon mówił. Ale tak się zastanawiam, panie redaktorze, czy dzisiaj praca w telewizji, tej neotelewizji publicznej, kryterium weryfikacji będzie wygłoszenie jakiejś egzegezy utworu w końcu dla 15-latków poprawnej politycznie, bo tutaj też jest spore zamieszanie z tym. Politycy nawet wewnątrz koalicji wiedzą, że to obciach, co się stało, i zgody tam nie ma na ten temat. To praca w neotelewizji przypomina coraz bardziej robotę sapera. W każdej chwili można wylecieć w powietrze i redaktor Babiarz, który zinterpretował przebój Johna Lennona Imagine w duchu takim, z którym zgodziłby się sam John Lennon, bo jak wiadomo, są jego wypowiedzi na ten temat, że on komunistą nie jest, ale oczywiście są to idee, które w pewien sposób do komunizmu, nawet nie w pewien, tylko w wyraźny sposób do komunizmu nawiązują, że takie odczytanie jego dzieła jest uprawnione. Redaktor Babiarz powiedział rzecz oczywistą, która jednak dla zwolenników krępowania wolności słowa, oczywistość słowa, wolność kreacji, a z czym się oczywiście w neotelewizji zgadzają, bo oni tam byli zachwyceni tym widowiskiem, nie tylko oni. Pewna orientacja polityczna, zwana lewicą albo neomarksizmem, była z tego powodu wyraźnie zachwycona. Natomiast kiedy ktoś wyraża zdanie odmienne, to staje się tak zwanym wrogiem, którego trzeba już zawiesić, utrudniać mu pracę, bo przecież redaktor Babiarz pojechał tam
do pracy. Jeszcze, jeśli mogę się odnieść do samego widowiska, no to francuski filozof Alain Finkielkraut, bardzo znany we Francji, porównał to widowisko, łącznie z tym fragmentem Ostatniej Wieczerzy, do Eurowizji. Ja myślę, że to jest niebywale celne spostrzeżenie, bowiem widowiska Eurowizji no, przyzwyczajają nas do byle jakości. To są takie popkulturowe popłuczyny. No i niestety widać też brak inwencji twórcy tego widowiska. Ono było nudne. Ja powiem szczerze, po 20 minutach przełączyłem się na zupełnie inny program i o tym skandalu dowiedziałem się nie w czasie rzeczywistym, tylko nieco później. Nie dziwi mnie, że przedstawiciele innych religii też protestują, bo przypomnijmy sobie, co działo się po opublikowaniu karykatur Mahometa przez Charlie Hebdo. Ja mogę zrozumieć, że we Francji jest pewna silna taka tradycja atakowania religii, bo przecież to jest kraj w dużej mierze laicki z mniejszością katolicką i oni się tam do tego przyzwyczaili, że to można robić zupełnie bezkarnie. Laickość jest swego rodzaju religią. Dokładnie, a katolicyzm we Francji, no przyzwyczajono się, że jest bezobjawowy, tak? Ale nagle okazuje się, że taki bezobjawowy nie jest, o czym świadczy protest episkopatu i przedstawicieli partii prawicy, która w wyborach we Francji zdobyła 10 milionów głosów, a partia Marine Le Pen 10 plus jeszcze 2 miliony inne ugrupowania prawicowe, czyli 12 milionów, a przedstawiciele tego frontu lewicowego. Panie redaktorze, to w jaki sposób katolicy, chrześcijanie mogą się bronić przed takim barbarzyństwem, no bo tutaj odziera się naszą cywilizację, niezależnie od osobistego stosunku do wiary, która jest łaską w końcu, no, odziera się cywilizację europejską no, z fundamentów po prostu i w zamian zostanie co? Imagine takie barbarzyństwo, w jaki sposób my możemy bronić tej cywilizacji, bo też widzimy procesy w Stanach Zjednoczonych, bo to w tej chwili no, Elon Musk powiedział, że wypowiada wojnę tej kulturze woke. Tutaj chyba mieliśmy troszkę prezentację tejże kultury, tak zwanej. Zorganizowanemu złu należy przeciwstawiać zorganizowane dobro. No, w ten sposób można się bronić. Jeśli pan o to pyta, Kościół przez 2000 lat bronił się. Chrześcijan rzucano lwom na pożar. W dalszym ciągu jest stawiany jako ten, którego można bić i on nie odda tego przysłowiowego policzka. Ale z drugiej strony Kościół też broni się prawdą. To znaczy pan Babiarz jest tutaj taką, myślę, bardzo świecącą na świeczniku osobą, która po prostu powiedziała prawdę i tego się nie bała. I tacy ludzie mówiący prawdę w takich sytuacjach są drogowskazem, myślę, dla wielu ludzi, którzy boją się odezwać, boją się coś powiedzieć, boją się wychylić. A tu się okazuje, że gdy ideologia wkracza w świat sportu, przecież pan Babiarz od jutra czy od dzisiaj już w ogóle by ideologii do swojej wypowiedzi nie musiał dokładać czy komentować, ponieważ tu by wrócił sam sport i sama idea Igrzysk Olimpijskich jest taka, żeby te wszystkie tematy związane z jakimiś manifestacjami po prostu ukracać. To ma być bardzo neutralnie i mamy się interesować samym sportem. Tymczasem my od początku Igrzysk nie mówimy w ogóle o sporcie, tylko o jakiejś pani, którą widzimy na ekranie, jakichś przebierańcach. I chyba o to chodziło organizatorom, żeby mówić, nieważne czy dobrze, czy źle, ale żeby mówić i tak samo myślę prezydent Francji, który powiedział, że właśnie taka jest Francja. Nie, Francja właśnie taka nie jest, co pokazują ostatnie chociażby wybory. Warto przypomnieć, że podczas
że podczas porównywalnej imprezy w Mistrzostwach Świata w futbolu w Katarze nikomu nie przyszło do głowy, żeby prowokować pewien kodeks etyczny i kod kulturowy związany z tamtym fragmentem świata. I to wygląda na to, że po prostu w Europie nie chcieli sobie we Francji państwo uświadomić, że igrzyska są spotkaniem ludzi o rozmaitej wrażliwości kulturowej, o rozmaitym feedbacku historycznym, o różnych wrażliwościach społecznych i obyczajowych, i że szukając tego, co łączy, poszukano wyłącznie tego, co dzieli. A los redaktora Babiarza to jest los sportowca, który został niesłusznie odesłany na trybuny. Natomiast słuchajcie, powiedzmy sobie uczciwie, że redaktor Babiarz jest pewnym symbolem, ale odesłanych na trybuny, pozbawionych pracy i wyrzuconych z telewizji i z radia publicznego dziennikarzy w różnych fragmentach, także w Gdańsku, jest pełno. I dzisiaj, jak czytam różne apele przewodniczącego Krajowej Rady, różnych posłów o to, żeby się ująć za redaktorem Babiarzem, to chcę powiedzieć, ujmijcie się państwo także za tymi, którzy w mniejszych rozgłośniach, w mniejszych ośrodkach telewizyjnych, radiowych utracili pracę. Jeśli jeszcze można... Miłosz Żandowski chce coś dodać i zamykamy temat. Chciałem zwrócić uwagę na to, że do protestów włączył się także Episkopat Stanów Zjednoczonych. I to jest bardzo interesujące. I to pokazuje, że są drogi i są aktywne metody przeciwdziałania tego typu ekscesom. Pytanie, co robi Episkopat Polski, bo zwykł był niestety spać w takich momentach. Natomiast zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz, że pod względem czysto estetycznym to otwarcie jest krzykliwe, jest kolorowe, jest bardzo agresywne, ale po prostu jest brzydkie. I to jest całe szczęście. Miłosz, ale sport jest piękny i sport się obroni w Paryżu. Więc dlatego... Tak, dlatego tam było więcej takich elementów, których już nie będziemy omawiać. Maria Antonina, przepraszam, ze ściętą głową. To jest dosyć ciekawy zabieg artystyczny, że oni sami nie są przekonani o pięknie swoich idei, bo muszą prowokować szpetotą i taką wynaturzoną estetyką. W związku z czym to jest jakaś nadzieja dla świata, że widzi, że to po prostu jest brzydkie. Więc oni stanowią także antyreklamę swoich idei. To jest nieprawdopodobne pod względem twórczo-artystycznym właśnie. Słuchajcie, zmieniamy temat. Kursant KGB we władzach kluczowej spółki zbrojeniowej, to nasza redakcja śledcza Telewizji Republiki ustaliła. Człowiek szkolony w Moskwie został członkiem Rady Nadzorczej Wojskowych Zakładów Elektronicznych. To jest naprawdę strategiczna spółka podejmująca strategiczną współpracę z amerykańskimi gigantami, takimi jak Lockheed Martin czy Raytheon. Jak to w ogóle wszystko jest możliwe? Bo to jeszcze dodam, że panią prezeską, może tak należało powiedzieć, innej strategicznej spółki, MESCO, to taka perła w koronie polskiej zbrojeniówki, producent tych rakiet Piorun między innymi, to wielki sukces polskiej myśli obronnej, polskiego przemysłu. No została pani, która przed chwilą zajmowała się tam zielenią miejską. Też ważne. Kto chce zacząć? Może Adam Ruszczyński, bo widzę, że płonie z niecierpliwości. Jak to jest w ogóle wszystko możliwe? No to oczywiście jest możliwe w państwie Tuska. To nawet jest taka cecha charakterystyczna tych rządów, bo spójrzmy może na wymowę polityczną tego faktu, no bo od strony kompetencyjnej to już w ogóle nie ma moim zdaniem o czym mówić, bo to się w żaden sposób nie broni. Ci ludzie są bez kompetencji zawodowych, natomiast posiadają kompetencje polityczne. I to jest istotą moim zdaniem. Pan Grobelny, no pewnie jakieś zawodowe ma tam, że tak powiem, kompetencje, tylko pytanie, czy akurat te kompetencje są w wolnej Polsce potrzebne.
No, w wolnej Polsce nie są potrzebne, ale w Polsce Tuska są potrzebne, no bo służba bezpieczeństwa, wiadomo jaką pełniła rolę w PRL-u, a później ci ludzie zazwyczaj głosowali na partię lewicy, SDRP, SLD, a teraz to był żelazny elektorat tych nowych lewicowych partii po transformacji. A ponieważ Donald Tusk zjada je po kolei, to wysyła taki komunikat do ich zwolenników, nawet do tych najbardziej twardogłowych. Ja wam dam więcej niż dawam Czarzasty z Biedroniem. Ja tu teraz rządzę. I jeśli będę miał taką wolę, to będziecie trafiać do rad nadzorczych spółek, będziecie zarabiać pieniądze, będziecie się wysoko plasować. Otrzymaliście już pieniądze, bo Donald Tusk złożył taką obietnicę. To jest przecież jeden ze 100 konkretów Tuska, że zapłaci SB-kom zaległe pieniądze, ich zdaniem zaległe, i to zrobił. Stąd nie ma pieniędzy na pełne czternastki, bo budżet z gumy nie jest i rozciągnąć się nie da. Ja na to spoglądam w kategoriach czysto politycznych. Zamiarem tego typu ruchów jest kanibalizowanie tych politycznych partii lewicy i my tutaj z Łukaszem, mam na myśli Łukasza Brodzika, obserwujemy bardzo dobrze, co się stało z lewicą w województwie lubuskim. Większość działaczy lewicy pracuje w platformerskim urzędzie marszałkowskim. I ja tylko czekam, aż Anita Kucharska-Dziedzic, znana lewicowa posłanka, w następnych wyborach wystartuje z listy Koalicji Obywatelskiej, czyli bardzo, od Tuska. Bardzo, i to będzie domknięcie całej sprawy. Bardzo to możliwe, tylko współpraca z amerykańskimi gigantami zbrojeniowymi no, była szansą na to, żeby zasypać no, ogromną lukę kompetencyjną, która polska zbrojeniówka no, niestety odziedziczyła po czasach komunizmu i tego postkomunizmu. Miłosz Lodowski, pozwoli, tylko jedno zdanie, które jak gdyby pójdzie w sukurs pana myśli. Nie o to tam chodzi w polityce Donalda Tuska, żeby dobrze współpracować z Amerykanami. Raczej Byłem w zakładach Lockheed Martina, szanowni państwo, i widziałem, jaką Amerykanie przywiązują ogromną wagę do przestrzegania procedur bezpieczeństwa. Te informacje no, muszą podziałać na nich jak po prostu jak zimny prysznic. Czy chodzi o to, żeby, bo takie mam podejrzenie, żeby po prostu storpedować tę współpracę, Miłosz Lodowski? No, pan redaktor chyba ma właściwe intuicje, bo to się, że tak powiem, odbywa wielotorowo. Począwszy od tego, co spotkało naszego ambasadora przy NATO, pana Tomasza Szatkowskiego, w któremu jednoznacznie, powiedziałbym, sugerowano najpierw i w mediach, i też w przestrzeni publicznej to, że wprost, w taki zawalowany sposób, na początku przynajmniej, że działa w przestrzeni zorientowanej na wschód, po czym okazało się, że zarzucano mu, że jednak w angielsko-amerykańskim, powiedziałbym, imaginarium i że przekracza tutaj swoje kompetencje. To dotyka następnych przestrzeni związanych z obronnością. W tym momencie chyba wygaszony został program Orka, prawda, nad którym pracowaliśmy wiele lat, więc okrętów podwodnych mieć nie będziemy. Wygląda na to, że ten system zaplanowanych zbrojeń Rzeczypospolitej, który miał być zbudowany na wypadek potencjalnego konfliktu, jest właśnie wygaszany wielotorowo. Począwszy od tego, że niszczy się podstawy no, współpracy kontrwywiadowczej z NATO, no bo przecież Amerykanie nie mogą w ten sposób funkcjonować, że swoje największe tajemnice oddadzą osobom, które współpracowały z minionym systemem. Ale ja chciałbym państwu zwrócić uwagę na jedną rzecz, która się tutaj zdarza, bo to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, co się dzieje w Polsce.
Na przykład u naszego zachodniego sąsiada, szczególnie w tych wschodnich landach, też wzrasta sentyment za NRD. Więc mam wrażenie, że mamy do czynienia z czymś, czego normalny umysł nie powiedziałbym, nie akceptuje, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że trzecia RP jest wolna od wszelkich konotacji i powiązań z PRL-em, ale mamy tutaj na oczach po prostu restytucję PRL-u. I teraz w tym momencie trwają takie zapasy pomiędzy tym, czy Polska będzie Polską, czy jednak wygra patriotyzm PRL-acki. I na razie, ze względu na zmianę polityczną, która nastąpiła, no ten PRL jakby zaczyna być restytuowany na oczach, i to restytuowany spektakularnie. Wracają jakieś nieuzasadnione całkowicie przywileje dla funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, i nie tylko bezpieczeństwa, bo generalnie wszystkich, którzy byli funkcjonariuszami minionego systemu i, powiedziałbym wprost, ciemiężyli naród polski. W każdej sferze, w której możemy obserwować sprawy związane z właśnie bezpieczeństwem, też przecież to, co dotyka nie tylko i wyłącznie żołnierzy na granicach, ale przecież ostatnio dowiedzieliśmy się o tym, że będzie ścigany, czyli już jest ścigany i toczone jest postępowanie przeciwko niemu. Jakiś policjant, który zabraniał posłankom wejście do strefy zakazanej granicznej. Nadinspektor Waszczuk, tak to. No to więc, wiecie państwo, no to są jakieś kuriozalne sytuacje, bo to jest pokazywanie całej mundurówce, że państwo nie stoi za nimi na baczność i nie wspiera ich w działaniach. W związku z czym to jest jednoznaczne godzenie, powiedziałbym, w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. No bo ludzie się zastanawiają, czy nie rzucić papierami w służbach mundurowych, bo zaraz się okaże, że w ogóle stanie na granicy czy bronienie Rzeczypospolitej to jest tak naprawdę dawanie głowy pod topór, bo najbardziej patriotycznie uwarunkowane jednostki się będzie wystawiało w najgorsze obszary, a w przypadku konfliktu militarnego doprowadzi do ich zagłady po prostu bezczelnym po prostu niweczeniem systemów bezpieczeństwa całego kraju. Więc tutaj się odbywa po prostu sterowany, zaplanowany proceder. I do tego jeszcze się dowiadujemy, że jakaś pani o takich jakiś dziwacznych... Pan redaktor mnie wyręcza w prowadzeniu programu, nie mogę do tego dopuścić. Trafia jako po prostu asystentka premiera szóstego co do wielkości kraju europejskiego. No przecież to jest jakiś kuriozum kontrwywiadowcze. Znaczy to jest w ogóle niezrozumiałe. To jest pytanie, które chciałem Markowi Formeli zadać, bo to jest kolejna sprawa, która z pozoru jest taka obyczajowa, no bo ta pani asystentka jest młoda i w związku z tym wzbudza to komentarze. No ale przepraszam bardzo, to jest kwestia polskiego bezpieczeństwa. To jest asystentka prezesa Rady Ministrów i jako taka powinna być sprawdzona na wszystkie strony, a tam znaków zapytania im dalej w las, tym więcej. Marek Formela. Zastanawiające, że pan poseł Tusk własnym podpisem kontrasygnował ten wniosek. To znaczy, że jest głęboko przekonany, skoro złożył podpis pod wnioskiem do Kancelarii Sejmu, żeby pani Krystyna była jego osobistą asystentką społeczną. No to też jak gdzieś z tyłu głowy mam to stare sformułowanie o państwie z dykty. Ono byłoby dość efektowne i łatwe w interpretacji, ale też wydaje mi się, że to, o czym żeście powiedzieli, czyli takie punktowe ślady pozostawiane w różnych miejscach, nadwyrężają zaufanie sojuszników do Polski. Dajemy takie sygnały, czy to właśnie z tym panem z SB, który tam się pojawił w Radzie Nadzorczej, czy też z wydłużaniem sprawy budowy elektrowni jądrowej w Choczewie. Dajemy Amerykanom co rusz takie sygnały, że my owszem jesteśmy niedaleko was, ale nie tak... Ja tylko przepraszam, wejdę w słowo, bo tutaj widzimy znajomych pani asystentki. Tak, no do tego chcę nawiązać. Z kredkami ruskimi w profilach. Pani asystentka jest krótko tą asystentką. Sprawa moim zdaniem będzie przez dziennikarzy dalej drążona i chyba przestanie być asystentką, dlatego że ogrom błędu, jaki został popełniony, brak rzetelnych informacji o sprawdzeniu, brak rzetelnych informacji o życiorysie tej pani, o
o tych doświadczeniach bankowych, o tym zapleczu środowiskowo-rodzinno-politycznym, z którego się wywodzi, pokazuje, w jakim stanie jest ochrona kontrwywiadowcza premiera i jakim nieodpowiedzialnym człowiekiem jest Donald Tusk, skoro własnym podpisem taką osobę dopuszcza do kontaktu. A może robi to celowo, przepraszam, bo to, no to, kto to jak to, ale taka... Donald Tusk to nie jest Franek Sterczewski, który nie wie, co robi. No nie jest Franek Sterczewski, nie biega po granicy, ale jednocześnie nie jest na on tyle... On starą granicę przekracza, więc nie musi... Właśnie, właśnie. Więc nie jest na tyle pracowity, żeby pochylać się nad takimi detalami, a może ta sprawa mysz, jakieś inne dno i taka przepustka jest, ułatwia kooperację w jakimś innym obszarze, nie wiem. No, wydaje mi się to zupełnie idiotyczne i nieodpowiedzialne. I to nie panią Krystynę ośmiesza, tylko państwo polskie ośmiesza, a za państwo polskie odpowiada Donald Tusk, mieszkaniec Sopotu czy Gdańska, Gdańska czy Sopotu, bo no, w zależności od pogody jest miłośnikiem klimatów gdańskich albo sopockich. Ale dodajmy jeszcze, że na przykład na Pomorzu Trzecia Droga wydelegowała funkcjonariusza SB nazwiskiem Kodłubański do prowadzenia polskich linii oceanicznych, a nowa prezydent Gdyni powołała go do Rady Nadzorczej Gdyńskiego Portu, czyli no, infrastruktury, jakby nie patrzeć, strategicznej. Trzeba było dopiero lamentu i wrzasku, żeby nastąpiła korekta, więc to określenie, że my tak czasami mamy to państwo z dykty, być może jest w tym też jakiś racjonalny sens i że różne siły w różny sposób przedzierają się do tych funkcji, a Donald Tusk, co słusznie Adam zauważył, no umiejętnie podaje strawę różnym swoim koalicjantom, osłabiając z kolei przywództwo tych partii koalicyjnych. Łukasz Brodzik, ale to nie jest tak, że ktoś, znaczy ktoś, no, że jakoś celowo się tutaj zamienia polskie państwo w i kamień i kupę, bo to no, się nie da określić, bo to jest stan, który no, wskazuje na nieistnienie polskiego państwa. No, przepraszam, jeżeli taka osoba dostaje się do Rady Nadzorczej, ja tylko dodam, że to jest sukces również Telewizji Republika, ale opinii publicznej, bo ten pan zdaje się no, już nie jest w tej Radzie Nadzorczej. No pan Kodłubański też już nie jest, ale być może wkrótce nie będzie, podzielimy los redaktora Babiarza i nie będzie miał kto alarmować. No, Łukasz Brodzik. No tak, ja nie wiem, czy rządowi Donalda Tuska trzeba takie oczywistości powtarzać, że w Polsce działa agentura rosyjska, że w momencie, gdy mamy nasilenie działań hybrydowych, wojskowych za naszą wschodnią granicą, tym bardziej będzie próba wchodzenia w każdą możliwą szczelinę, dziurkę osób, które chciałyby z Polski coś uzyskać. To są tak oczywiste sprawy, że ludzie, gdy słyszą, że w otoczeniu premiera jest osoba, która mogłaby tutaj być tym właśnie szpiegiem, co zresztą internauci świetnie od razu po tych informacjach z Republiki wychwytują, no to pokazuje, kim jest ten pan, który naszym krajem rządzi. I z drugiej strony no, pytanie o celowość takich działań. To albo może być ignorancja, może być głupota, ale może być też celowe działanie, żeby rozkładać państwo. Zobaczmy, że tych sfer rozkładania państwa nie jest tylko w tym kontekście, że nie sprawdzamy ludzi, z którymi współpracujemy, ale także doprowadzenie właśnie do sytuacji bezprawnych w mediach, doprowadzenie do sytuacji niejasnych także w sądach, w prokuraturach. Nie wiadomo, które prawo obowiązuje, czy obowiązuje. Z jednej strony zamykamy żołnierzy, z drugiej strony wprowadzamy ustawy, które mają ich chronić. No, pomieszanie z poplątaniem to powoduje, że pewnego rodzaju bałagan sprawia, że my stajemy się dużo, dużo słabsi jako państwo. I teraz wyobraźmy sobie szerszą sytuację. Mamy oto na czele panią od Zieleni Miejskiej spółki, która ma dbać o nasze bezpieczeństwo. Ja może nie wiem, państwo pamiętacie taką minister, zdaje się, obrony Włoch, która się rozpłakała na wizji.
w momencie, gdy jakieś niebezpieczeństwo groziło. Ale to nie trzeba daleko szukać. U nas była ministrem spraw wewnętrznych pani Terenia Piotrowska. To mówiła o dronach bez głowy. Premier mówiła, już nasza premier mówiła, która teraz została jednym z luminarzy Unii Europejskiej. No tak, że ona będzie się chować. Się chować i pakować, prawda, bo to jest rola kobiet. Do domu, tak, i bronić się ze zamkniętych drzwi. I dodajmy, dziś tych wypowiedzi nie jest mniej, bo pan Kosiniak-Kamysz już spakował plecak ewakuacyjny. Więc jeżeli takie komunikaty słyszymy ze strony władzy, słyszą to także nasi koalicjanci, jeśli chodzi o współpracę obronną, i słyszą nasi wrogowie, no to oni tutaj zacierają ręce i będzie się działo to, co się będzie działo. Wyobraźmy sobie teraz, że my mamy te czołgi, mamy ten sprzęt, ale nie mamy go czym przewieźć, bo PKP Cargo przestaje wozić nasz sprzęt. Pamiętamy za Donalda Tuska wcześniejszego, PKP sprzedało spółkę energetyczną, która zasilałaś te pociągi, więc gdyby jednym guzikiem wyłączyć prąd, to też byśmy nigdzie nie pojechali. Więc to są takie działania, które powodują, no dobrze, mówcie sobie w tej telewizji, co chcecie, no tylko my wam wyłączymy sygnał, prawda? I możecie wtedy mówić, co chcecie, prawda? I to w tą stronę idzie niestety, co się... Gdyby to był jednostkowy przypadek, no ale ja już pokazałem kilka, i państwo także, kilka elementów, które rozkładają nam państwo, i bez jednego czasem elementu w tej układance nic nie zrobimy. A ja zwracam jeszcze uwagę państwu na jedną rzecz, taką drobniutką, że jak już złapiemy siatkę wywiadowczą, albo nie tylko wywiadowczą, bo być może część siatki dywersyjnej rosyjską, to potem zostaje zwolniona przez sąd i rozpływa się gdzieś w przestrzeni publicznej, tak jak było ostatnio. A sędzia uciekają za granicę do Białorusi. A sędziowie uciekają za granicę, no i są potem aktywistami. Sędziowie z zasady nie są sprawdzani przez, tak, przez polskie służby, chociaż mają dostęp do informacji niejawnych z urzędu. To wygląda jak zachęta do tego, żeby ktoś na nas najechał. Po prostu te wszystkie działania tak wyglądają. Słuchajcie, bo na koniec... Ciekawe, jaki wywiad reprezentuje. Na koniec taka sprawa, przepraszam redaktorze, bo tak patrzę na zegarek, żebyśmy zdążyli, bo niecałe 10 minut nam zostało. No, sprzeczka w nocy, że tak powiem, w sytuacji towarzyskiej, no ale stroną tej sprzeczki jest pan lekarz w stopniu podpułkownika, sprawą zainteresował pan Piotr Szymański, chciał być sławny, no to mu tę sławę zapewnimy, który używa takiego języka, którego nie jesteśmy tu w stanie zacytować, bo popuścimy to zaraz bez dźwięku, bo musiałby być jeden wielki pip. No, sprawą zainteresował się minister obrony narodowej, który zapowiedział jakieś konsekwencje wobec tego pana. To skandaliczne zachowanie, wobec którego zostaną wyciągnięte konsekwencje, ministerstwo napisało tak, w związku z pojawieniem się w internecie filmu dotyczącego skandalicznego zachowania jednego z oficerów Wojska Polskiego, informuje, że jeśli ustalenia się potwierdzą, natychmiast ruszy postępowanie wyjaśniające. Tam jest takie zdanie na koniec, że pan pułkownik dr Piotr Szymański został zatrudniony w 2017 roku, jakby to coś zmieniało tam z tych określeń skierowanych w stronę dziennikarki. No, takim jednym z najbardziej, jedynym, który mogę zacytować, to było określenie gruba świnia w stosunku do kobiety. Miłosz Lodowski. Co z tego wynika, z tej afery? Bo ten pan wydaje się być odurzony pewnego rodzaju narracją. No, oprócz tego, że alkoholem. Co tu ukrywać? Mamy problem z, powiedziałbym, kośćcem ideowym naszej armii. A ponieważ armia to jest takie ciało, w którym bardzo często zawód jest dziedziczony i przekazywany z ojca na syna. Ja jestem pierwszym pokoleniem w swojej rodzinie poza armią, więc mogę państwu się do tego przyznać. I po prostu to jest tak, że jeśli nie jest sukcesywnie prowadzona praca i też nie odcięto złych korzeni, które niestety narosły, no to ludzie się nie rozwijają i widzimy tego typu
akcję, która polega na tym, że człowiek o bardzo wysokim statusie armijnym i równolegle dosyć wysokim statusie zawodowym reprezentuje taki poziom w przestrzeni publicznej i nie ma świadomości, zdaje się przynajmniej z tego filmu wynikać, że honor oficera to coś więcej niż tylko i wyłącznie brylowanie w mundurze w okolicznościach służbowych. No i cóż tu więcej komentować? Ja sobie nie pozwalam na więcej, dlatego że armia jest memu sercu droga, mimo że nie jestem w armii. Napoleon Bonaparte powiedział, że trzeba pić jak Polacy, którzy jako jedyni potrafili rano stawić się w ordynku po suto zakrapianej imprezie. Redaktor Adam Ruszczyński, redaktorze, to tylko nieumiejętność picia czy coś więcej? Bo tam słychać no, całe kalki propagandowe w słowach tego pana, no, okraszone nieprawdopodobną ilością wulgaryzmów. Już śpieszę z odpowiedzią. Jeszcze tylko do tego ostatniego wątku asystentki, jednym zdaniem dosłownie, asystentki premiera Tuska. Być może mamy do czynienia także z wątkiem obyczajowym i warto się temu moim zdaniem przyjrzeć, choćby ze względu na częste wizyty tej pani w Sopocie. A teraz wracając do sprawy pana podpułkownika, no jest to niewątpliwie przykra historia, która no, rzuca jakiś cień na armię, ale podobnie jak redaktor Miłosz Lodowski uważam, że chyba popełnialibyśmy pewien błąd, generalizując taką postawę, którą jednoznacznie trzeba nazwać negatywną, a swoją drogą to oczywiście pić trzeba umieć i trzeba trzymać fason w każdych okolicznościach, no nawet wtedy, jeśli się no, nadużyje, to jednak trzeba być zawsze dobrze wychowanym. No, zwłaszcza wobec kobiet. Łukasz Brodzik. No tak, tutaj jest oczywiście pan pułkownik ze strony jeszcze, MON-u, dodam, tak. Nie jest sam tam. Te skandaliczne zachowania dotyczą nie tylko tego, bo on był liderem tej grupy. A był jeszcze jego brat. Tak? Też lekarz. No tak, tutaj ten pan próbuje o tych kalkach, których pan mówił, że ten pan pułkownik mówi o sprawach, ja tak jakby źródłem jego informacji był na przykład TVN, nie wychodź z tej pisowskiej nory, mówi do tego, który próbuje bronić tej pani przed wyzwiskami, więc tutaj widać, że ten pan ma jakieś określone swoje poglądy, z drugiej strony Ministerstwo Obrony Narodowej próbuje zrobić z niego pisowca, bo wszyscy, którzy po 2015 roku przystąpili do służby pracy, są już tymi, których trzeba z pracy tej wyrugować, wyrzucić, zmarginalizować, bo na pewno są pisowcami, a jeśli nie, jeśli tylko cokolwiek się pokaże, to zaraz można ich do tego przypiąć. Już się tu próbuje w każdym takim momencie wskazywać, że no to nie my, to prawda, to zawsze jest ten zły pis. My to pierwsza B, tak jest. Tak, i to taka jest tego rodzaju narracja. Natomiast no, nie przystoi to wysokiemu rangom żołnierzowi polskiemu, by tak się zachowywać, zwłaszcza w momencie, gdy my ciągle mówimy o żołnierzach murem za polskim mundurem. Wielu ludzi takie zachowanie oczywiście nie zrazi do polskiego munduru, ale tu żołnierze muszą z tego wyciągnąć i to myślę na najwyższych stopniach władzy także jakieś wnioski. No i budować ten etos polskiego żołnierza, to o czym wspomniał Miłosz Lodowski, te korzenie trzeba też w pewnym sensie chyba odbudowywać, co znów jest rugowane, tak? Stawiać naszych bohaterów narodowych za wzór właśnie tym naszym żołnierzom. Posłuchać ich z Muzeum II Wojny Światowej. Dokładnie, prawda? Tak. Wprowadzać pułkownika Stauffenberga w to miejsce jako, powiedziałbym, podmiot kultu gdańskiego. To jest coś nieprawdopodobnego. No i wtedy może takich zachowań unikniemy. Szowinisty niemieckiego, rasisty po prostu robić bohatera w Polsce. W kraju, w którym Niemcy... Marek Formela jest z Gdańska, ale... Ty powiedz wszystko o tym, bo... Ale zwrócę uwagę. Marku, jeszcze pozwolisz, bo ja byłem zaskoczony, że pan Władysław Kosiniak-Kamysz
no jednak tak bardzo zdecydowanie, przynajmniej na Twitterze póki co, zareagował. Ja bym powiedział, że pan Kosiniak-Kamysz to jest takie trochę zachowanie. No wypada mu się jakoś zachować w tej sprawie, więc zachowuje pozory. Przecież jest w głębokim impasie, musi znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji, w której się znalazł. I taka rynsztokowa sytuacja jest dla niego kłopotliwa, a jednocześnie łatwa w podjęciu jakiejś takiej blankietowej reakcji. Natomiast rynsztok historyczny, o którym wspomnieliście, czyli czczenie Stauffenberga, już te epitety, które Miłosz przekazał, nie będę ich powtarzał, ale słuchajcie, to się odbyło w dworze Artusa. Dworze Artusa, który wynajął konsul, pani konsul Republiki Federalnej Niemiec, pani Piper. Pan były przewodniczący Bundestagu Lambert przemawiał 2 metry od miejsca, w którym przemawiał Adolf Hitler 19 września 1939 roku, ogłaszając powrót Gdańska do Rzeszy Niemieckiej. Ogłaszając, że Polska jest krajem barbarzyńskim, niedemokratycznym i że Polska przeminie. I w tym miejscu władze Gdańska, bo dwór Artusa należy do Muzeum Gdańska, jest pod kontrolą Biura Kultury prezydent Gdańska, pani Dulkiewicz, w tym miejscu urządza się maskaradę polityczną wymierzoną w polską historię ofiary II wojny światowej. Nikt z tego tytułu nie przeprosił Gdańszczan za doprowadzenie do tak jawnej manifestacji historycznej o określonym przesłaniu. Bo jak pamiętacie, w połowie lat 50. były szef, jeden z byłych oficerów Abwehry, Gehlen, ukuł takie pojęcie polskie obozy. Niemcy od kilkudziesięciu lat próbują zmienić sposób postrzegania II wojny światowej. I ten moment, w którym przejęli władzę nad dworem Artusa, w którym Adolf Hitler obwieścił, czym jest Polska, jaka jest przyszłość Polski, jest momentem dramatycznym w historii musimy stawiać kropkę. Ja dodam do tego filmiku, bo ja się sam spotkałem z takimi napaściami rozmaitych podkulturowych osobników, którzy mi mówili, że na przykład, że tu jest osiedle wolne od pisowców. To przerażająca schemat rozumowania, no bo to prowadzi już polityka uśmiechniętej Polski, Adrian. Nie chcę analogii Polski historycznych snuć, ale one są jak najbardziej drastyczne. Nie można się na to zgodzić. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Marek Formela kończył, Gazeta Gdańska. Dziękuję bardzo. Miłosz Lodowski, publicysta, komentator. Łukasz Brodzik, portal niedziela.pl. I Adam Ruszczyński, publicysta prawyprosty.eu. Dziękuję wam serdecznie. Dziękuję państwu, dziękuję za uwagę. Zostańcie państwo z Telewizją Republika, bo jak zwykle w niedzielę u nas komentarzy, dyskusji, debat na pewno nie zabraknie.